Radio 7 Toronto. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Kolejna rocznica spod 21 czerwca. Chronologicznie, według kalendarium muzycznego Radia 7. A zaczynamy rokiem 48, jak i dr Peter Goldmark z amerykańskiej firmy fonograficznej Columbia Records prezentuje pierwszy egzemplarz płyty z mikrorowkami, czyli płyty długogrającej. I w ten sposób ten tak zwany long play obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Bo ciągle się go produkuje, ciągle jest popyt na czarne winyle. Natomiast tylko 2 lata młodszy od Longplaya jest urodzony w Szkocji wokalista John Paul Young, który sławę i popularność zdobył jednak nie w Europie i nie w Ameryce, ale w Australii. A to jest największy przebój w karierze Johna Paula Younga. Urodziny ma dzisiaj także Paweł Kuczyński z Włocławka, rocznik 51. Wieloletni były basista grupy Republika, legendarnej grupy, która rozwiązała się po śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Teraz uwaga, bo w perkusję uderzy ktoś inny. W perkusję uderzył Mark Brzezicki, polskiego pochodzenia Pauker, nieistniejącej już grupy Big Country. Później został oceniony muzykiem sesyjnym i gościł wtedy w Polsce wraz z zespołem Procol Harum. Ale to jest jego zespół Big Country. A Brzezicki to rocznik 57. W 1959 urodził się Marek Raduli, gitarzysta, kompozytor i znany muzyk sesyjny. Urodził się w Kędzierzynie Koźlu, a grał w TSA, a potem w grupie Banda i Wanda, a jeszcze później w Bajnie i w grupie Tadeusza Nalepy. Potem przez 10 lat Raduli był członkiem Budki Suflera, z którą nagrał 9 płyt i z którą przyjeżdżał do nas do Kanady. I dlatego gra nam teraz Budka Suflera. Tylko wspomnienia w mej pamięci.
1961. W Paryżu rodzi się hiszpański muzyk śpiewający w 8 językach folkowe piosenki w latynoskich klimatach. Manu Chao. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the Manu Chao, w zasadzie, jeśli się nie włóczy po świecie, to najczęściej mieszka w Brazylii. A włóczy się, bo jako wojujący lewak i zapatysta ma potrzebę niesienia, potrzebę krzewienia idei socjalistycznych i marksistowskich. Czerwone gwiazdy zdobią prawie każdy jego album. No ale nie ma tych albumów tak wiele, tylko 6. Hear me when I come. 1973. Amerykańska grupa Bread daje swój ostatni koncert. Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man. Już nie było i takim po drodze, ale tego akurat dnia ciężarówka wioząca sprzęt rozbiła się, niszcząc instrumenty i wzmacniacze. Zdążyli wystąpić na wypożyczonym sprzęcie, ale to przepełniło czarę goryczy. Potem po latach próbowali reaktywować się dwa razy, ale na bardzo krótko. W końcu lider grupy Bread, David Gates, porzucił show biznes na dobre i stał się farmerem. I podobno nigdy wcześniej nie był bardziej szczęśliwy. Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio, you go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take. W roku 1978 w Teatrze Księcia Edwarda w Londynie odbyła się premiera słynnego musicalu Evita autorstwa Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. To chyba jedyny na świecie musical poświęcony żonie prezydenta. W tym wypadku Argentyny, czyli Ewie Perón. Don't cry for me, Argentina. W wieku 56 lat umiera Bert Kampfert, szef niemieckiej orkiestry rozrywkowej, jednej z najsłynniejszych. W latach 60. na pewno. Bo potem przebiła ją orkiestra Jamesa Lasta, też niemiecka. Orkiestra Berta Kampferta specjalizowała się w takiej muzyce, jaką słyszymy. Easy listening, czyli lekkiej, łatwej i przyjemnej. Dzisiaj taką nadaje się jeszcze czasem w supermarketach. Bert Kampfert nie tylko jako kapelmistrz był znany, ale również jako kompozytor.
kilka światowych szlagierów ma na koncie, ale największym z pewnością był ten w wykonaniu Franka Sinatry. Nieznajomi nocą, zerkający ukradkiem i dociekający nocą, jakie są ich szanse na to, że złączy nas miłość, nim upłynie noc. Coś w twoich oczach było tak zachęcające, coś w twoim uśmiechu było tak podniecające, coś w moim sercu mówiło, że muszę cię mieć. Nieznajomi nocą, dwoje samotnych ludzi, byliśmy nieznajomymi nocą, aż do chwili pierwszego powitania, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, że od miłości dzieliło nas jedno spojrzenie, tylko jeden taniec w gorących objęciach. ...21 czerwca w 1995 roku ukazał się drugi album brytyjskiej grupy elektronicznej o nazwie Banco de Gaia. Potrójny album pod tytułem Last Train to Lhasa, ostatni pociąg do Lhasy, stolicy Tybetu. Album zawierał liczne sample z folkloru tybetańskiego zainstalowane sprawnie. Dobrze się tego słucha, ale jeśli ktoś chciałby wyrobić sobie jakieś zdanie o muzyce tybetańskiej, to na próżno. Szybciej wyrobi sobie zdanie o transie albo o muzyce ambient, bo to ona zdominowała twórczość projektu Banco de Gaia. Jeszcze rok 2001. Legenda czarnego bluesa, 83-letni John Lee Hooker, umiera we śnie w swoim domu w San Francisco. Wszyscy wielcy współcześni rockmeni, większość wczesnych zespołów z Beatlesami i Rolling Stonesami włącznie, wzorowała się na jego twórczości. A to jest on sam, John Lee Hooker. I gonna be babe, a fool no more. Being your slave both night and day. Sitting here rocking these blues away. I'm trying so hard. Rock these blues away. In my rocking chair, my old time rocking chair. Lord have mercy.